się, zotwoje, pomoc nasza na Syjonie. Świętujemy Twoje zwycięstwo, Królu. Świętuję Twoje zwycięstwo nad patologią w moim życiu. Świętuję Twoje zwycięstwo nad pokonaniem grzechu. Nad pokonaniem grzechu, przyjaciele, narkotyki, imprezy, melaż, pijaństwo, łajdactwo, to nie problem, to konsekwencja cierpienia. Człowiek musi sobie ulżyć, bo ten świat na trzeźwo nie jest do przyjęcia. Wystarczy się rozejrzeć, ile śmierci, ile syfu, ile zła. Wiesz, o czym mówię? Twój język jest przepełniony plotką i kłamstwem. Nie jesteś w stanie panować nad tym. Nienawidzisz tego w sobie. Chciałbyś to zmienić. Mówisz, będę lepszym człowiekiem. Zmienię się. I ale budzisz się tydzień później i robisz to samo. Kto z was to zna? Ja byłem człowiekiem, który był pod wpływem grzechu. A Biblia mówi, że grzech usidla. Zobacz sarnę w lesie, która wpadła w sidła. Jeżeli tej sarnie w tym lesie ktoś nie przyjdzie i nie rozsewrze tych sideł, ona umiera. I tak samo jest z człowiekiem. Człowiek to takie stworzenie, które rodzi się w grzechu, a grzech usidla. A jak usidla, to prowadzi do śmierci. Każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje ratunku z zewnątrz. Ja przyjąłem ten ratunek. Ten ratunek to ugięcie swoich kolan ze szczerego serca, zawołanie do Jezusa, który poniósł konsekwencje tego grzechu 2000 lat na krzyżu. Nie mówię o religii. Mówię o tym, że poznałem osobiście Jezusa Chrystusa i ty też możesz. Nie wiem, czy szukasz Boga, czy nie, ale ja ci mówię, kiedyś staniesz przed Nim twarzą w twarz i albo On cię przytuli i powie, chodź dzieciaku w moje ramiona, albo pójdziesz na śmierć. Ja mam życie wieczne, jestem wierzący, a wiara to pewność. Mam pewność zbawienia. Powiesz, jestem pyszny, jak śmie, a ja ci mówię, nie. Ja Go znam. Ja poznałem Jezusa osobiście. Składam ci świadectwo, że możesz spotkać Boga osobiście. Jeśli tylko uwierzysz, że 2000 lat temu umarł za twoje grzechy. Ogłaszam ci dzisiaj amnestię. Ciąży na tobie wyrok śmierci, bo każdy człowiek jest grzesznikiem. Nie ma jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Mi nie brak. Mi już nie brak. Ja jestem święty. Święty. Jestem święty Przemysław Więzik. Syn Boga żywego. Silny w Chrystusie. Nie w ciele. Mam Ducha Świętego w sobie. Chodź do mnie. Udzielę ci Ducha Świętego. Spokutujesz 10 sekund. Staniesz się Synem Bożym. Na razie jesteś stworzeniem. Ja mówię do tych, którzy z was szukają prawdy. Szukają życia. I pragną zmiany. Ale wstydzą się podejść, wstydzą się zawołać, albo się boją, albo próbują być lepszymi ludźmi. To nie tak. Nie ma jednego dobrego człowieka na ziemi, który by mógł stanąć przed Bogiem. Ja mogę. Ja mogę stanąć przed Bogiem, dlatego że to jest mój tatuś. Ten wielki Bóg, który spali tę ziemię niedługo. Australia to proroczy znak, że ziemia spłonie. Ludzie, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Ja wam głoszę ratunek. Spotkałem Jezusa. Pierwsze religie, chrzanie te religijne, wyobrażenia o Bogu. Rozważ to. On wstał z martwych. Dla ciebie. Żebyś miał pokój z Bogiem. Czy masz pokój z Bogiem? Oddaj Mu swoje życie. Staniesz się Jego dzieckiem. Ewangelia jest prosta. To dobra nowina o ratunku dla ciebie. Składam ci świadectwo, że możesz spotkać Jezusa osobiście, tak jak ja. Tylko że ja Go szukałem. Kto szuka, ten znajdzie. Zapamiętaj to do końca życia. Najlepiej zrób to teraz, bo nie wiesz, ile masz jeszcze czasu na ziemi. Nie wiesz tego. Nie odkładaj tego na potem. Nie myśl sobie, jak będę miał 70 lat, to wtedy odpuszczę imprezki i wtedy pe.
człowiekiem, nie wiem. Zostaw tę mentalność. Bóg jest żywym Bogiem. Ja Go spotkałem osobiście przez to, że przyjąłem zastępczą ofiarę za moje grzechy. Grzech to błąd oddzielający Boga od człowieka. Każdy człowiek jest zrodzony w grzechu. Nie ma bata. Tak jest. Ja spotkałem Jezusa i do końca moich dni będę o tym mówił, bo przede mną cała wieczność. Cała wieczność. Spójrz, rok, 10 lat, 100 lat, co to jest? 1000 lat, co to jest? Wieczność, cała wieczność przed nami. Ja wiem, gdzie idę, idę do nieba. Już mam przedsmak nieba. Budzę się rano, kochany. Mówię sobie miłosne rzeczy z moim Bogiem, z moim Ojcem, z moim Tatą. Dlatego, że Jezus Chrystus, mój brat, mój przyjaciel, mój przyjaciel, kochany przyjaciel, mój brat, mój Pan. On umarł za mnie. Ja w to uwierzyłem. Ja szukałem Boga i Go znalazłem. Szukaj Boga, znajdziesz Boga.